Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem. To jest taka mniej znana afera, chociaż wszyscy ci, którzy interesują się tym, co działo się za czasów PiSu, gdzieś tam o niej słyszeli. A ona mogła nas kosztować nawet i 4 miliardy złotych. I o aferze PKP Cargo opowie nam Darek Ćwiklak z Newsweeka. Cześć, Darku. Dzień dobry. No to, to jest coś niesamowitego, bo to była firma w 2015 roku, która była firmą przynoszącą zyski. A w tej chwili jest na skraju upadku. Czyli 8 lat wystarczyło, żeby firmę wykończyć. No, 8 lat to jest całkiem sporo. No, chociaż, niby tak. No. Chociaż nie wystarczyło, nie wystarczyło to, żeby, żeby zupełnie firmy wykończyć. Na szczęście, bo no, takie duże organizmy jak PKP Cargo mają swoją bezładność. Duży, by upaść. Ale też potrzebują dużych pieniędzy, bo tam jednak sporą część kosztów stanowią, stanowią zarobki. No i dopóki zarabiasz, dopóki radzisz sobie na rynku, to jest wszystko dobrze, ale w momencie, gdy ktoś zaczyna źle zarządzać, a z tym mieliśmy do czynienia przez te 8 ostatnich lat. No to się musiało zemścić, jak przyszła nowa władza. To podobnie jak na poczcie, podobnie jak w azotach, które to, to jest dla mnie zupełnie niepojęte, tak. żeby doprowadzić prawie, że do upadku firmy, która jest monopolistą na rynku w produkcji naprawdę bardzo potrzebnych rzeczy. Tak Takie są nowozy, rzeczy tylko wpis. To to, to jest oczywiście duża rzecz, a azoty są na minusie na 10 miliardów. PKP Cargo trochę mniej, ale. Ale w, w przypadku PKP Cargo tam jest jeszcze dużo więcej, dużo więcej historii, bo dochodzą też historie ludzkie, to znaczy byłych prezesów, członków zarządu. I, członków, rad i członków rad nadzorczych. W sumie, zdaje się, jeden, 13 osób, które usłyszało zarzuty, jak się potem okazało, dęte zarzuty, ale do, okazało się to dopiero po 5 latach I całkiem niedawno. Trzeba było zmienić władzę, ale to chyba musielibyśmy od początku Od początku zacząć. musimy zacząć, tak jest. A ten początek to nie jest nawet 2015 rok, bo 2015 rok to już um, jest PKP Cargo, które sobie dość dobrze radzi hula i już jest po debiucie giełdowym prawie dwa lata. Um, tylko 2013 to jest właśnie rok debiutu giełdowego. PKP Cargo wydzielona z tej dużej grupy PKP trafia na giełdę. Cała prywatyzacja pomyślana przez między innymi przez prezesa ówczesnego PKP Jakuba Karnowskiego, to jest były współpracownik Leszka Balcerowicza, jeden z tak zwanych, jak się pogardliwie kiedyś mówił, bankomatów. Tak. To była taka grupa młodych rzutkich menedżerów, którzy wchodzili do tych spółek skarbu i starali się nimi jakoś zarządzać, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby. Koszty nie, nie, nie były za duże, żeby te spółki zaczęły zarabiać, świadczyły usługi na jakimś przydodym poziomie. No, efektem działalności Jakuba Karnowskiego jest między innymi to, że mamy pendolino i no, generalnie na przykład PKP Intercity jakoś tam y, stara się świadczyć coraz lepsze usługi. To, to jest efekt, jego spuścizna. To, co się działo potem, no to jest tylko właściwie próba nierozwalenia tego, co było zrobione wcześniej. Ale wróćmy do PKP Cargo. Jest to absolutny sukces giełdowy, bo ta spółka w swoim szczycie, jej akcje były warte około 90, bodajże ta, złotych, 90 złotych. A cała spółka była warta ponad 3,5 miliarda. I to są naprawdę duże pieniądze. Jaka jest wartość spółki, mogliśmy obserwować na giełdzie. To jest bardzo dobry miernik, jak bardzo inwestorzy um, obdarzają bądź nie spółkę zaufaniem. I dopóki tam się dobrze działo, no to ona była rzeczywiście warta te ponad 3 miliardy. Ostatnio jest warta. Znaczy w takim e, e, momencie największego kryzysu, bo ostatnio, na Lyska szczęście, się trochę się podnosi, ale w momencie takiego kryzysu to było jakieś. 12 600. zł chyba za Tak, to wychodziło jakieś 600 milionów, to była wartość spółki, i to zdaje się było albo porównywalnie, albo mniej niż wartość jej majątku, lokomotywy i tak dalej. Znaczy to, 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 Bardziej, że lokomotywy zostały tak, sprzedane tak. po to, żeby je wyleasingować tak, po, po, to, po to, żeby je wyleasingować, a brało się to stąd, że spółka po prostu miała problemy z pieniędzmi. No ale wracamy do tego 2013 roku, jest sukces, e, ponieważ no wiadomo, e, mamy przed sobą świetlaną przyszłość, Te, mamy 2013 tak. rok, jest wszystko fajnie, nikt nie myśli o takich rzeczach, że, że kiedyś będą kryzysy, pandemie, wojny i tak a Polska ma dostęp do funduszy Unii, więc wiadomo, że ta gospodarka będzie na tym dopingu się bardzo dobrze rozwijać, czego potrzebuje gospodarka? Przełożenia towarów. W dużej ilości, co PKP Cargo zapewnia. Ma 50%. rynku e, Tak, wtedy. nawet ponad prawie 60%, no, tak. tak, w pewnym momencie miała e, tego rynku, więc wiadomo, że to jest e, dobrze zarządzana, to może być kura znosząca złote jajka. No, I rzeczywiście, to, 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 po tak, rzeczywiście taka była, ale e, co więcej, e, szef, ówcześni szefowie PKP Cargo mieli ambicje znacznie większe. To znaczy, oni wymyślili, że okej, okay, Polski rynek jest duży i tutaj mamy jego 60%, a być może będziemy mieli więcej. Ale no gdzieś tam się w końcu kiedyś skończy, więc może warto pomyśleć szerzej. No i plan był taki, żeby. Ja się śmiałem, jak rozmawiałem kiedyś w 2020 roku z Jakubem Karnowskim, że oni jako pierwsi realizowali ideę tak, trójmorza. Tak. Bo oni mieli taką wizję, że będą wozić towary od Bałtyku do Adriatyku, do Chorwacji, jeszcze tam dalej na, na Bałkany. I rzeczywiście, gdyby nie wybory w 2015 roku i to, co potem nastąpiło, to być może to by się nawet udało, bo w 2014 roku PKP Cargo kupiła może niewielką wówczas spółkę czeską AWT. Ale dość istotną, dlatego że ona miała, oprócz tego, że no sama w swoim kraju była dość, dość duża i miała tam jakiś udział w rynku, to miała też licencję na przewóz w kilku krajach właśnie na południu, między innymi w Chorwacji. Także cała ta idea Trójmorza rzeczywiście mogła się ją zmaterializować. Bo to była zdaje się i Austria i no cały ten pas rzeczywiście od Bałtyku taki... do Adriatyku można było, można było dzięki tym licencjom pokryć. Takie były plany. No, niestety przy 2015 rok Te menedżerowie z karnowski i, i cała reszta dotrwali do końca, chyba zdaje się, 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, a w 2016 roku zostali odsunięci od, od wszystkich spółek, którymi zarządzali. No i zabrali się tam fachowcy. I ci fachowcy byli Uf. różnej maści, ale mieli ze sobą jedną rzecz wspólną, a właściwie jedną osobę wspólną. Mianowicie ministra infrastruktury, pana Adamczyka, który, chociaż był jednym z najdłużej funkcjonujących ministrów, bo przeszedł wszystkie rządy, poza tym dwutygodniowym drugim rządem Morawieckiego, to on się tam utrzymywał rzeczywiście. Utrzymywał się mimo jakichś nieprawdopodobnych, Plo, znaczy, tak, jedna z pierwszych afer, w ogóle takich poważnych, tak zwana afera Sensus Group, czyli spółki ochraniającej Światowe Dni Młodzieży, jeśli by. dobrze pamiętam, tak. która wiązała się tam właśnie ze spółkami kolejowymi i z panem Adamczykiem, jakoś nie doprowadziła do tego, że ktoś go ruszył. Potem były jakieś gigantyczne wątpliwości, czy on w ogóle ma magisterkę. Tak. Eee, I do tej pory nie wiemy czy, znaczy e, twierdzi, że ma, ale nie poznaliśmy jej tematu. Ale no, do, generalnie do, do wszystko dokumentów jest, nie widzieliśmy. Jest to większa tajemnica niż, niż tajemnice polskiego wywiadu, bo te zostały wyznaczone <laughs> przez Macierewicza na, na światło dzienne, więc, ale e, temat pracy magisterskiej ministra Adamczyka. No, generalnie chcę powiedzieć, że nie był to e, najwyższych lotów fachowiec. Tak, nawet no właściwie tak też... się dotknął, on był takim Midasem Arybur, czy znaczy tak, czego znaczy się był dotknął? No taki coś się działacz pisu, ta. klasyczny działacz pisu, klasyczny działacz pisu, no ale dobrze, dobrze zakorzeniony, zdaje się, że z Polski pochodzi. Chyba tak. Tak, tak, tam... tak on to od Baty Tak, jest no, człowiek to jest człowiek, no. Baty Szydło, więc wiadomo. W każdym razie nie otaczał się mądrzejszymi od siebie, to na pewno. I takich też ludzi wysyłał do zarządzania różnymi, różnymi instytucjami, także, także właśnie PKP i w szczególności PKP Cargo. I co się okazało? No żeby, jak rozumiem, żeby zadowolić rządzę rozliczenia ówczesnego, My pamiętamy przecież były, były wielkie Próby rozliczenia. Wszystkich za wszystkich. wszystko. Wszystkich za wszystko. No były te, te jakieś wielkie, wielkie litanie zarzutów dentych, jak się potem okazało. W Sejmie, ten złoty Mercedes, totalizator tak. się okazał brązowym Mercedesem. No, różne Wszystko, rzeczy tak. Um, no i Nowy szef PKP Cargo też nie chciał być gorszy, więc złożył doniesienie do prokuratury, że. No, Właśnie w związku z. Tą w związku czeską z tą czeską spółką. spółką, że tak, że ona została kupiona, ale kupiona za drogo. Tak. E, co więcej, e, nawet w którymś z raportów e, chyba za 2015 rok, e, jest tegoż samego prezesa e, bardzo dobra ocena tej transakcji. To jest super transakcja w ogóle. A potem facet składa doniesienie do prokuratury. No ale okej. Okay. Widocznie takie okoliczności no polityczne. Była. Tak, tak, była taka potrzeba polityczna, więc złożył doniesienie do prokuratury. A prokuratura, wiadomo, potraktowała to bardzo poważnie i zaczęła się tym interesować. I w 2019 roku między innymi Jakub Karnowski, ale też tak jak wspomniałem, 12 jego kolegów, czy to z zarządu PKP Kargo, czy ta, z Rady Nadzorczej, mhm. tak jak on był w Radzie Nadzorczej. E, nagle dostał wyzwania do prokuratury, a nawet wręcz część została aresztowana. On nie został aresztowany tylko dlatego, że był wtedy na nartach we Włoszech. Tak jest. Ale jak się dowiedział, co się dzieje, więc natychmiast wsiadł samochód i wrócił. E, został przesłuchany, został, nie został aresztowany, został wypuszczany. Ale zarzuty usłyszał. E, zarzuty usłyszał. E, co więcej, e, zostały też e, nie został aresztowany, ale musiał na przykład płacić kaucję. 500 tak. tysięcy drobne. Więc jak sam mówi musiał zostawić dom no, i woził się z tym przez, przez dobrych kilka lat bo te Słuchaj, zarzuty pięć, o ile ja pamiętam tak tak i te zarzuty dosłownie miesiąc temu dwa no, miesiące temu tak, tak. tak. Latem, latem umorzono to śledztwo, że, że ono było kompletnie bezsensowne. To, że ono było bezsensowne od samego początku, to było wiadomo właściwie. No, właściwie od samego początku. Od samego początku, bo tam po, posługiwano się, prokuratura posługiwała się um, ekspertyzą człowieka, który się w ogóle nie powinien tykać takich rzeczy. No ale okej, okay, wzięto jakiegoś pana profesora z Uniwersytetu Szczecińskiego, jeśli dobrze pamiętam, em, pewnie ekspertyzę. Był, pewnie był wiesz, specjalistą od y, promów i stępek. Ta. Co więcej, a a co więcej go... jeszcze, i to, i to mnie najbardziej rozbawiło, bo już w 2020 roku, jeszcze pamiętam, w pandemii rozmawialiśmy, e, i pan Karnowski mówi, ale panie redaktorze, pan nie uwierzy. Ja dostałem zarzut, ale dostałem zarzut, że za tanio kupiłem tę spółkę. Ktoś się pomylił w tej prokuraturze. Jasne. Za tanio. Tak, i on to ma na piśmie, że kupił za tanio tę spółkę czeską. Mówi, co ja mam z tym zrobić? No po prostu, a on nie, niech się pani interesuje, taki jest zarzut. Znaczy, to było no, na, na tym poziomie ci, absurdu. Mi, w tej chwili zabiłeś mi ćwieka, bo myślałam, nie, no, ja że ja wtedy, jak o to jest za drogo jednak. Nie, nie, ja wtedy jak to usłyszałem, to, to sam zdębiałem, ale rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak było, dostał zarzut, że kupił za, za tanio no, tę spółkę. mistrzowie. Tak, mistrzowie. Wszyscy dostali, że za drogo, a on, że za tanio. <laughs> Bo, bo ktoś po prostu źle wpisał. Więc e, tak, tak wyglądało to śledztwo. Śledztwo było prowadzone przez, uwagę prokuraturę w Lublinie. Tak, Pasło garaż i wszystko wiadomo. Tak jest. E, tylko, że w garażu lądowały te sprawy, które miały nie, nadal, nie dostawać w ciągu dalszego. A tutaj pracowicie, ja coś na prokuraturzy, są. tak, pro, pro, pracowali nad dentymi zarzutami. E, z, ciągali na, na przesłuchania tego Karnowskiego do tego Lublina od czasu do czasu. Ale na tym nie koniec, bo on jak już był wolnym człowiekiem, zresztą miał problemy, potem nie chciano mu udzielić absolutorium, tak. też zresztą ostatnio wygrał sprawę PKP, musiało go przeprosić za to, że jednak wszystko było ok z tą jego kadencją, ale jak już, że tak powiem, nie, nie świadczył usług dla, dla spółki Skarbu Państwa, trafił do Rady Nadzorczej Ukraińskich kolei. Tak. I tu się zaczęła kolejna kolejny etap sporu z ministrem Adamczykiem, gdyż minister Adamczyk, jak o tym usłyszał, to chyba dostał białej gorączki a, i postanowił go z, tych, z tej rady nadzorczej jakoś odwołać. Nie wziął tylko pod uwagę, że on nie został tam oddelegowany jako przedstawiciel Polski, tylko przedstawiciel rządu, tak, tak. tylko przedstawiciel Banku Światowego. Jak się zaczął Adamczyk awanturować, to Bank Światowy po prostu popukał się w głowę i powiedział, no panie, weź pan daj na wstrzymanie, to jest fachowiec, jest delegowany przez nas, uspokójcie się. No a w każdym razie był dość duży skandal dyplomatyczny z tego powodu, że Polska próbuje odwołać, się. No, to podobnie tak jak w głosowaniu 27 do 1, tak. Że nikt nie, nie był w stanie zrozumieć, dlaczego Polska chce odwołać własnego szefa Rady Europejskiej i tylko Polska chce to zrobić na 27 krajów Znaczy na 28 jeszcze wtedy. A trzeba dodać, że koleje ukraińskie, no rozumiem także dzięki panu Karnowskiemu, są jednymi z najbardziej punktualnych Tak, kolei to, jest, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Na świecie, nawet w czasie trwającej wojny, to tak, jest niezwykłe. Tak, to jest nieprawdopodobne, że oni rzeczywiście tam kiedyś porównywaliśmy właśnie to skala punktualności. Kolei tak. ukraińskich w trakcie wojny versus PKP w trakcie pokoju jednak było, nie było, to jest nie była Ziemia. Znaczy to, to w ogóle nie ma, nie ma czego porównywać. No ale niestety problem jest taki, że za zarządzanie kolejami, ale nie tylko kolejami, no ale tu mówimy o kolejach, wzięli się po prostu dyletanci. I to było tutaj... widać w każdej spółce kolejowej. O PKP Cargo zaraz, zaraz będziemy mówić bliżej, ale. Mm, PKP, PLK, czyli y, firma, która y, buduje tory, remontuje, no wszystko. Są na. Y, I to niestety przed pisem też były z tym problemy. Pamiętamy, że Ta. jak się kończyła, y, kończył budżet unijny, gdzie na koleje był, tam, była pula pieniędzy i bardzo poważnie groziło nam to, że tych pieniędzy po prostu nie wykorzystamy z powodu opóźnień. No to wtedy pani minister Bieńkowska, ówczesna minister transportu, na uszach stawała, żeby. Przenieść te pieniądze do wykorzystania na drogi, bo akurat w drogach sobie wtedy dobrze radziliśmy. I to się udało. Tam jakaś część tych pieniędzy została ocalona. Więc to PKP, PLK zawsze, zawsze jakoś tam sobie słabo rodziło, no, ale to, co się dzieje za, działo za, za, za PiSu, to wołało naprawdę o pomstę do nieba. Jest taki system komunikacji kolejowej, bo trudno sobie. No, Przeżyliśmy to parę miesięcy temu, te wszystkie doniesienia, że za pomocą gwizdka można i, i krótkofalówki można wyłączyć y, y, pociąg jadący tak. torami. No bo taki mamy Taki mamy system, y, taki mamy system. elektroniczny, ale jednak analogowy. W całej Europie obowiązuje standard GSMR, czyli Railway, który polega na tym, że no to jest sieć komórkowa dedykowana, Ta, przepraszam kolejna. za słowo, przeznaczona wyłącznie dla, dla kolei i na bazie tej cyfrowej sieci działa cała automatyka kolejowa. Wszystkie przejazdy zamykają się automatycznie. No, minimalizuje to naprawdę do minimum możliwości. Błędy, błędy ludzkie. Błędy nie? ludzkie, tak. Dróżników, że ktoś tam zaśpi, że coś mi nie zadziała. To wszystko daje się wyeliminować. Problem polega na tym, że cała Europa przechodzi, no tak jak myśmy przechodzili w sieciach komórkowych z takiego zwykłego GSM-u tam na kolejne generacje, to przechodzi cała kolejna, kolejną generację, a my nie mamy nawet tej pierwszej. No właśnie, no to my od razu kupimy od... na najwyższą. Nie, nie. My... Ja wiem, nie. Ale... Jest, gorzej, jest gorzej, bo od iluś lat, pięciu, sześciu, Um, instalujemy, znaczy instalujemy, y, jedna z firm y, komórkowych instaluje te stacje i jest tam w jakimś tam stopniu zaawansowania, ale to jest po prostu tak źle przygotowana inwestycja i ma takie opóźnienia, że za chwilę trzeba będzie po prostu robić to od nowa i instalować te stacje w nowym standardzie, bo ten stary po prostu będzie wycofany. No, tak. Oczywiście kosztuje to jakieś chore pieniądze. Co więcej, nie ma możliwości, żeby bez te, takiej automatyki pojechały jakiekolwiek pociągi szybsze niż 160 km na godzinę. Czyli cała ta marzenia o kolejach. Tak. Wielkich, Pendolino, pendol które miało Pendolino to okej, okay, no ono tam do tych 160 się rozpędza na tych dwóch. No tak, ale najstrali. wiesz, no, ono może szybciej jechać. Ale Ale, to, ale wszelkie te marzenia to, to, o kolejach dużych prędkości, tak. no to w ogóle można. Tak, to między we, bajki włożyć. Shinbon chyba to się nazywa te japońskie. Shinkansen, no? tak. Ja, Shinkansen. Więc to, to wszystko o tym możemy zapomnieć. Dopóki nie będziemy mieli takiego, takiej podstawy jak komunikacja cyfrowa wzdłuż torów kolejowych, a tego nadal nie mamy, nawet w tej podstawowej wersji. Więc no, co się dzieje z PKP Intercity, z tymi opóźnieniami, i tak dalej, to też jest kwestia złego zarządzania. To, to, to wszyscy widzimy, i każdy, kto choć raz przyszedł na stację i się przekonał, że jego pociąg. Godzina, jak się później, to dobrze. Opóźnienie tak. może ulec zmianie. Tak, tak. To, to, to niestety wszyscy tego doświadczyliśmy. I to się bierze, począwszy od tych ślamazarnie źle prowadzonych remontów, od tej braku automatyki, złego zarządzania taborem i tak dalej, i tak dalej. A w tym wszystkim, oczywiście, jeszcze mamy różnego rodzaju y, pomysły, takie machinacje finansowe jak na przykład z CPK, które w pewnym momencie objawiło się chyba 2 <śm> czy 3 lata temu, że ono wyda nagle tam miliard, czy Jakieś ileś na tabor dla pieniądze. PKP Intercity. Tak, znaczy, tak. Po co tak kombinować? Żeby no, bo... tak zwane miały się. Ale to to też... tylko, tylko po to, żeby jakoś pompować te pieniądze przez to CPK, no, no bo przecież wiadomo, dobrze samo PKP Intercity mogło sobie kupić tego, te dofinansowane odpowiednio. No ale nieważne. Wchodzimy za, za bardzo w szczegóły. W każdym razie kolej w Polsce przez ostatnie lata była zarządzana źle. I PKP Cargo nie było tutaj wyjątkiem. O czym to nie jest tak, że to się nagle ktoś obudził w 2022 czy 2023 roku i o Jezu, coś, coś tu jest nie tak. Przyszła pandemia. Wszyscy byli przerażeni, że no, jesteśmy skazani na siedzenie w domu, nigdzie nie jeździmy, nie wiadomo jak długo nie będziemy jeździć. Właściwie Coraz mniej potrzebujemy, no oczywiście jest handel internetowy, ale jednak ten przewóz towarów no trochę siada, tak. Wszystkie no. te łańcuchy dostaw się porwały. No i podobnie było z PKP Kargo, nie wiadomo co będzie. I w 2020 roku yy, Związek Zawodowy Maszynistów napisał do premiera Morawieckiego taki list, że jest źle. Trzeba Bardzo tutaj wymienić, najlepiej skłonić zarząd do odejścia, bo sobie nie radzi. I tam było takie charakterystyczne zdanie, że to nie jest kwestia jakichś obiektywnych problemów, tylko kwestia tak złego zarządzania spółką, jaki w ogóle nikt nie widział tutaj od samego początku. I to jest na piśmie, to, to pismo cały czas jest. I dopiszą i... związkowcy. I dopiszą związkowcy w 2020 roku, więc. Przepraszam bardzo, ale premier morawiecki nie mógł y, twierdzić, jak teraz zdarza mu się twierdzić, że właściwie nie ma pojęcia, co się dzieje w tym kraju. Oczywiście. W każdym razie nic z tym oczywiście nie zrobiono, no bo wiadomo, polityczni nominaci mieli się dobrze i. to ci wejdę w słowo i przeczytam ci fragment wypowiedzi właśnie Jakuba Karnowskiego, który tak podsumował to, co się działo w PKP Cargo. Otóż powiedział tak: W PKP Cargo przecinały się interesy różnych grup politycznych spis. W Radzie Nadzorczej był stry i pana prezydenta Ach, Dudy. To właśnie Bezpieczeństwem zarządzał Mandat, dawnego posła PiS, który potem porzucił mandat posła, ponieważ chciał dostawać w wieku 40 lat emeryturę prokuratora. W międzyczasie był szefem służb specjalnych, teraz udaje prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No rozumiem, że chodzi tutaj o pana Święczkowskiego. PKP Cargo było też wykorzystywane do przemytu. Czym zajmował się pan Grzegorz P., który został skazany, tak to... a potem uniewinniony przez prezydenta Dudę. Razem z panem Wosikiem Kamińskim. Tak to jest. był ten trzeci. Tak, to był ten trzeci. Pan przemytnik przy okazji. Nie może działać, nie może dziać się w spółce dobrze, jeżeli mamy do czynienia z taką pętlą interesów politycznych. Tak. PKP Cargo było absolutnie e, narzędziem w, w rękach polityków i gdyby. To były ręce udolne, gdyby to były umysły zdolne, lotne, lotne zdolne wykorzystać jakoś to narzędzie. Okej, okay, no nie wiem, może do własnych celów, ale jakoś sensownie. A to było no trochę tak, jakby dostali do ręki wiertarkę, a posługiwali się nią jak młotkiem, no trochę, trochę tak. E, najgorszym e, takim gwoździem do trumny PKP Cargo Właściwie wbił go osobiście premier Morawiecki tak w 2022 roku. To jest coś, coś to znaczy. nieprawdopodobnego. 2022, pamiętamy, zaczęła się wojna. Tak. Powstał problem, bo Rosjanie opanowali Morze Czarne, nie przepuszczali transportów zbożowych z Ukrainy, więc ktoś padł na pomysł, hej, mamy dużą granicę, terminale przeładunkowe i tak dalej, wysyłajmy, no może będzie trochę wolniej, ale jednak Wysłajmy po prostu na Bałtyk, y, gdzie jest spokojnie koleją te, y, to zboże. I niech, niech tą drogą jedzie. Ale czekaj, Ech. tam było jeszcze coś. Ale poczekaj, poczekaj. No tak, to do węgla zaraz dojedziemy. bo okay. węgiel dopiero, dopiero jest po zbożu. Daj. Zboże było najpierw. No więc podpisano. Umowę z ukraińskimi kolejami, że tworzą wspólną spółkę i będą raz, razem to zboże wozić. No tylko problem polega na tym, że po polskiej stronie przy, przez całe miesiące tu wojna, to zboże trzeba eksportować, bo za chwilę będą nowe żniwa. Nic się nie dzieje. A to zboże albo sobie w tych no, trochę, pociągach gnije, ono albo. sobie jest... trochę tam jeździło, ale, ta, ale, troszkę, ale tak bez, bez większej kontroli. Jak na wiadomo. Na pol polski rynek trafiło. Tak, jak wiadomo, no jak wiadomo okazało się, się że, tak, że, że e, przyjechało go w efekcie tyle, chociaż nikt tego nie kontrolował, że ceny polskiego zboża tak po prostu padły. padły na pysk e, i rolnicy byli delikatnie mówiąc niepocieszeni tym faktem. A parę osób, zdaje się, zarobiło dość dobrze na, na, na tym zbożu tanim z Ukrainy, które miało, przypomnijmy, przejeżdżać przez Polskę. Tak jest, I te, tranzytem. Te, tak, tranzytem. Tę miała służyć ta spółka polsko-ukraińska. Miesiącami nic się nie działo. Ta spółka, chyba zdaje się, do tej pory nie rozpoczęła działalności. Wyklanie. No, bo teraz już nie ma większego sensu, to teraz to bo Ukraińcy zdążyli zniszczyć flotę czarnomorską. tak, tak jest. Znaczy, to jest nieprawdopodobne, że Ukraińcy szybciej zniszczyli rosyjską flotę na, na Czarnym Morzu, niż PKP Cargo y, zrobiła Cokolwiek, żeby zrobić. Prze przewieźć to no. zboże albo dowieść na wybrzeże, to, bo tam też miało. Tak, brzmi to jak smutny żart, te... ale niestety Ta. taka jest rzeczywistość. E, no ale w każdym razie, jednak tam e, trochę tych wagonów było zajętych tym zbożem. E, po pandemii wiadomo, handel się trochę dźwignął. No, były jakieś kontrakty. Mimo wszystko, chociaż PKP Cargo finalnie straciła połowę rynku Ta. przez te ileś lat. Chociaż powinna rosnąć. Startowała z miała dobrego poziomu. I miała wszystkie statuty tak, do tego, żeby rosnąć. To udało się zrobić tak, żeby z tych 50 bodajże 7%, Zostały zjechać do, 20, 30, do 26, tak, chyba nawet to tak. Więc no, no, no jakiś dramat. znaczy Kompletne dyletanstwo, żeby stracić, mając pozycję hegemona na rynku, stracić połowę tego rynku. No ale jednak coś tam się działo, wozili i tak dalej. I w tym momencie. Mamy rok 2022, gdzieś tak na jesieni, już wszyscy wiedzą, że nie będzie dobrze, bo ta wojna się szybko nie zakończy. A węgla e, nie ma. Gaz drogi, a, a węgla nie ma, bo, bo też się nie, nie sprowadza już z, z Rosji, Rosji, tak jak do tej pory. No więc coś trzeba zrobić. E, no i jak tak się zaczęło ochładzać, to wtedy nagle rząd się ogarnął, o rany trzeba sprowadzić węgiel, skądkolwiek, z Kolumbii na przykład, na przykład. bo tak było. Tak. Węgiel sobie owszem przyjechał, ale przyjechał gdzie? No do portu na północy. Trzeba go rozwieźć jakoś po tym kraju. Więc e, co robi e, najmądrzejszy premier w ostatniej epoki? Wydaje rozkaz, Wydaje żeby wodziło Przecież mamy PKP Cargo. Niech tak PKP Cargo wodzi ten węgiel. Ma jakieś umowy czy coś takiego? Nieważne. nieważne. Węgiel. Wszystkie umowy zrywamy, wozimy węgiel. węgiel. I tak właśnie zjechaliśmy jeszcze bardziej z tym udziałem w rynku, no bo jak ktoś ma umowę na przewożenie towarów, i nagle ktoś mówi: Nie, nie musimy tutaj teraz wozić węgier tymi wagonami, co mieliśmy wam coś przewozić, no to wiadomo, że pójdzie do innego przewoźnika, na przykład Deutsche Bank, Na, na przykład. przykład. Tak, jacyś czescy przewodnicy. No jest, jest parę tych spółek, które ważą. E i tak też PKP Cargo zostało dobite de facto, bo tak. od tego 2022 roku to no naprawdę ledwo, ledwo sobie radzi. No i przyszedł nowy zarząd, pan Marcin Wojewódka, który no trafił po prostu na zgliszcza. I w zasadzie nie pozostało nic innego, jak zacząć zwalniać postęp, ludzi i rozpocząć postępowanie układowe. Znaczy, bo to też nie jest takie proste. Nie no tak, można sobie od tak zwolnić ludzi tak. w firmie, która ma ileś tam pewnie dziesiąt związków zawodowych, które te związki zawodowe mają swoich e, przedstawicieli mają przed... zarządzie tak, i w tak. I mają układy zbiorowe. Tak I tych układów zbiorowych no, trzeba się trzymać, dopóki firma nie jest w likwidacji. A jak jest w likwidacji, no to wtedy już są trochę inne reguły, bo sąd nakazuje, żeby najpierw obsłużyć najważniejszych wierzycieli, czyli skarb państwa, ZUS i tak dalej, i tak dalej. I zapłacić ludziom. Ale zapłacić ludziom tyle, ile. No, no, tak, żeby to było sensownie. Na szczęście, dla, dla pracowników PKP Cargo jest tak, że z tam trzeba zdaje się 15% załogi zwolnić. Tak. To jest chyba około 4000 osób. To bardzo dużo ludzi. Zwolnić. Ale na szczęście zdaje się, że około połowy z tych ludzi znajdzie pracę w innych spółkach kolejowych, bo tak. tam jest tak, że no gdzieś tam brakuje maszynistów, konduktorów, no, można się nawet bez przekwalifikowania często, albo czasami z lekkim tylko przekwalifikowaniem, znaleźć pracę po prostu w innej spółce z, z grupy PKP. I to jest, to jest plus. Nie wiem, co z pozostałą częścią pewnie dostaną odprawy i będą musiały musieli te osoby, szukać. tak szukać, szukać pracy w innym miejscu. Ale bez tego no, ta spółka po prostu upadnie, bo tak. generuje Wtedy... większe koszty niż ma przychody. No to jest Wtedy przepis. Na... Nie, nie 4000 ludzi stracić, ale tak, 14 no, tak, tysięcy. Tak, więc no, jesteśmy w tej chwili w etap, na etapie. Na etapie porządkowania tej sytuacji pan wojewódka wpadł na bardzo sprytny sposób, taki medialny. On nie jest takim cichym zarządcą, tylko po pierwsze zaczął od łkcia takiego hasła, które nawet wywiesił na balkonie w spółce Make Cargo Great Again, <grywania> nawiązując <grywania> trochę do, do tego hasła Trumpa z poprzednich <grywania> wyborów. Ale jest to bardzo, bardzo sprytne i takie bardzo chwytliwe, jest, tak. I co więcej, bardzo dobrze odgryza się swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Znaczy, kiedy ktokolwiek zaczyna, zaczyna bajdużyć o tym, że o, przyszli no ci nowi ta, i to... tak już położyli spółkę, no to on wtedy wyciąga papiery, wyciąga konkretne liczby i publicznie organizuje konferencje, pisze na Twitterze. Naprawdę jestem pełen szacunku, że znaczy nie to, że mu się chce, bo to jest też część jego pracy, no. ale robi to naprawdę nieźle. Znaczy, z wdziękiem tak z wdziękiem. Ujęła, tak, tak. Z dziękiem. Nie waha się też odgryźć nawet samemu premierowi byłemu, to. który mm, parę, razy, parę razy miał takie wjazdy właśnie, że o tutaj już tylko. Niemcom sprzedają. Tak, że Niemcom. To, to jest w ogóle jakaś nieprawdopodobna historia, że ktoś, zresztą z Lublina chyba. Tak, zdaje z Dublina, z Lublina. Z Lublina złożył doniesienie, że przyjechali jacyś ludzie. I teraz uwaga, to jest zupełnie jak do typów w które... numerach. <laughs> na, autami na niemieckich numerach, w kamizelkach z napisem Deutsche Bank i że oni fotografowali potajemnie. <laughs> znaczy, I mówili je... z niemieckim akcentem. Tak, nie mówili z niemieckim akcentem. Znaczy rozumiesz, jak jedziesz zobaczyć, czy coś by ewentualnie pokątnie Chcesz to zobaczyć i je fotografować, to na pewno wkładasz tak. koszulkę, znaczy kamizelkę z napisem na niemiecką koszulkę. To na naprawdę jak z tego to sztelicu, jest, jesteś szpiegiem. Po prostu. Tak, o, o, i ciągnącym ze sobą spadochron. <laughs> to jest po prostu żywcem z tego, z tego Aha, wyjęte. Tak, znaczy, tak, to i, ale to jak to się poniosło przecież po prawicowej części. No tak, Twittera, tak, tak, tak. Tam głupiej tym No tak, niesie, to się To, to jest myśl, myśl zasady uknutej przez y, 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 Macierewicza, że, ja myślę, że jeszcze, jak mógł co, to tak. o tym bardziej jak mówimy, w jak mówimy o premierze, to jeszcze przypomniało mi się a propos właśnie PKP Cargo. Przed, jeszcze przed, przed upublicznieniem spółki, czyli wejściem na giełdę, zastanawiano się, co z nią zrobić. Tam jednym z doradców był Mateusz Mariańskiego. No, konkretnie jego bank, biuro maklerskie, znaczy dom maklerski BZWBK ówczesnego którym to BZWBK kierował Mateusz Morawiecki, przedstawił rekomendacje i oni byli zdania, że nie, giełda to bez sensu, trzeba to sprzedać jakimś inwestorowi branżowemu i tam zdaje się cztery spółki wymianowali, wśród nich... Deutsche Nie. Nie? Rosyjskie Koleje. Och, no pewnie. Tak, to był, to był jeden ze strzałów domu maklerskiego BZWBK. Żeby sprzedać PKP Cargo rosyjskim kolejom, że to będzie interes życia. Ciekawe, czy komisja do spraw wpływów tym się zajmuje? Ta, publiczna, publiczna, wie, Ta, no publiczna lat, tak, publiczna informacja, ale może tam jest jeszcze drugie tło, kto to wie. No, oczywiście, że tak. Także no, no, historia to... ma y, absolutnie wszystko, co. Co było najlepsze z wpisu. Nie jak ktoś chciał, to mógłby zrobić z tego fajny serial sensacyjny. Tak, i to, i to jest taka ludzka historia. Taka komedia sensacyjna mogła być początkowo zamieniająca się w dramat. Tragi komedia, dlatego że no. rzeczywiście y, pan Karnowski. Y, on miał naprawdę duże problemy. Tak, to Począwszy prawda. od, znaczy powiedzmy dobrze, no, no nie trafiło na najbiedniejszego człowieka, no ale 500 tysięcy wydobyć od tak, to, tak, to gotu, jest problem. Z gotówką taką nie chodzisz, no chyba, że jesteś bajki. Co, co więcej, tak? on przypomniał mi się, bo opowiadał mi to też w 2030 roku, że ponieważ zajmowano mu różne rzeczy wtedy na, na, na poczet hmm. tych ewentualnych, odszkodowań, jaki będzie musiał płacić za, za to, że kupił za tanio spółkę czeską. E, więc zajęto mu także spółkę jakąś, którą miał z kolegą, spółkę komandytową i mówi, proszę ale ja tam w ogóle nawet już nie byłem wspólnikiem, a i tak ją zajęli. I sprzedałem tę spółkę kiedyś za złotówkę, bo była tam do czegoś potrzebna i już nie była potem potrzebna, więc ją sprzedał koledze. Mnie już tam nie było w tych wodzach, a oni i tak ją zajęli. Znaczy, to, to było na tym, tak, tak, to było na tym poziomie, na tym poziomie prowadzone śledztwo, że... Robimy, biegniemy, nieważne, czy to ma sens. No jest. i właśnie jeszcze krewni i znajomi królika w No tak, to jest, to jest najgorsze, to jest że to, co w ogóle ta kadencja ministra Adamczyka, kilka kadencji właściwie, bo to tak. były dwa rządy, to, to jest naprawdę gigantyczne nieszczęście dla, dla polskiej infrastruktury. Kolej bardzo mocno, to znaczy, kolej byłaby w zupełnie innym miejscu, gdyby była zarządzana sensownie Normalnie. przez 8 lat niż jest w tej chwili. To, że drogi u, udało się rozpędem budować, to tylko zasługa tego, że instytucjonalnie to było dość dobrze rozwiązane, bo i y, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która też nie miała przez lata dużego szczęścia do, do kierowników, bo zawsze tam byli jacyś którzy mieli problemy, a to z wykształceniem, a to z kompetencjami, no ale jakoś to się kręciło. Bo, bo cała instytucja dość dobrze okrzepła i finansowanie miało też dość dobre tak, zapewnione. Unii, fundusz Budowy tak, tak, pieniądze z Unii i Fundusz Budowy Dróg, zasilany tam oczywiście naszymi pieniędzmi z podatków, z opłat paliwowych i różnych innych rzeczy. I to się rzeczywiście dobrze pomyślany mechanizm on właściwie się sam, sam napędzał, i tam nie trzeba było, znaczy. No można ja się... było to oczywiście popsuć, bo wszystko można popsuć. Tak, ale, ale jak ktoś wszedł, kto nie potrafił i nic nie robił, to to samo działało. Tak, samo działało, no bo, bo rzeczywiście wystarczyło te przetargi jakoś tam rozpisywać. Ja nie pamiętam przynajmniej, być może było jakieś tam, no, że ktoś te przetargi jakoś tak, próbował tak. ustawiać i tak dalej, ale to było już na takim poziomie, te inwestycje były tak duże, że... Tu nie znaczy nie było tak, że szwagier z, z kumplem przyszli i mają jakąś spółeczkę i tam będą sobie tutaj znaczy, budować też. Nie zastani tam instrukacje. Estakady raczej. na zakopiance, bo, no, bo są za krótcy na to po prostu. Na, 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 tak, narciarzcy instruktorzy nie wchodzili, to oni bardziej w respekt. Tak, a no, ale w PKP no, no było, było takich parę historii. Typu m, mieliśmy jakiegoś takiego Prezesa, nawet tego PLK, PKLK, PLK, którego udało nam się utrącić, bo to był jakiś człowiek, który dostał zarzuty prokuratorskie. I my się w o tym napisali, on mm -hmm. tym prezesem był parę tygodni, jeśli nie miesięcy. Ale potem i tak wypłynął, zaczął zarządzać funduszem funduszem inwestycyjnych albo w BGK, albo w PKB. Gdzieś jakimś dość dużym funduszem. Właściwie inwestycyjnym, człowiek na właściwym miejscu, a się, się Pan Karnowski się za głowę łapał, bo to tam chodziło już o naprawdę duże pieniądze i ktoś, kto miał zarzuty prokuratorskie, jak chodziło jakieś tam przekręty przy kupowaniu spółek do remontów torów kolejowych. To nie jest najlepsza osoba do zarządzania dużym pieniędzmi. To ci się tylko tak <laughs> Bardzo dziękuję, Dariusz Ćwiklak, dziękuję Newsweek bardzo. Polska był naszym gościem. No i jak państwo sobie popatrzą na te koleje i poczytają kto tam był. Znaczy, wtedy, dobra wiadomość jest taka, że, że kompetentni ludzie już teraz zarządzają mogą, tak. y, i pacjent jeszcze nie zdążył zejść, więc może się uda uratować, tylko że no, żal tych lat, które no, zostały Żal startone. tych lat, żal, żal e, tych pieniędzy, które tak. wyparowały z tej giełdy. Ale jak ktoś chce zobaczyć, co na to inwestorzy giełdowie, no, giełda, możemy mieć różne zdania, ale jednak jest jakimś tam barometrem nastroju wokół, wokół różnych spółek no, ja no to, tak, to PKP Kargo od paru miesięcy Troszkę idzie w górę, lepiej, idzie w górę, tak. jest, to, jest koło... szansa, że się odbuduje. Tak, jest około 20 zł, więc no oczywiście trudno tutaj doradzać jakoś inwestycyjnie, ale to chyba nie jest najgorsza spółka, żeby w tej chwili Może znał, w tej chwili tak. to jest... Jeszcze ma przed sobą trochę wzrostu. Ale może, może wtedy w, w tej chwili ma to sens, żeby kupować, a za jakiś czas sprzedać się z zyskiem. Jeszcze raz dzięki wielkie Dziękuję Darku. Bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Następna afery za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.